I chodzi o to, żeby przeciwnik został pozbawiony swojej głowy, czyli mózgu, tych ośrodków, gdzie podejmuje się decyzje. Bo rosyjska strategia przewiduje również na przykład użycie broni jądrowej o charakterze taktycznym, gdyby to okazało się konieczne, ale też nie pierwszego dnia, tylko w ramach pewnej logiki rozwijania się konfliktu. To są takie spekulacje, że Rosja mogłaby osiągnąć jakiś modus vivendi, jakąś formułę współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, które mogłyby być zainteresowane osłabieniem związku Rosji i Chin. Piotr Zychowicz, Historia Realna. Witam Państwa. Kolejna rozmowa o geopolityce. Moim gościem jest dzisiaj pan Marek Budzisz. Dzień dobry. Dzień dobry. Autor książki Wszystko jest wojną o rosyjskiej kulturze strategicznej. To jest nasze drugie nagranie w krótkim czasie. Wczoraj z powodu zakłóceń nie udało nam się nagrać. Myślę, że tym razem już powinno być wszystko dobrze, a ja wszystkich widzów jeszcze raz przepraszam za wczorajsze kłopoty, ale być może był w tym palec Boży, bo dużo się wczoraj i dzisiaj działo na arenie międzynarodowej. Zanim oddam głos naszemu gościowi, krótki apel do widzów, tradycyjny. Wspierajcie Państwo nas na Patronite oraz na YouTubie. Wystarczy nacisnąć wesprzyj pod tym filmem. Bardzo, bardzo dziękuję wszystkim patronom i wspierającym. Lajkujcie filmy, komentujcie i subskrybujcie kanał. Dobijamy do 100 tysięcy subskrybentów, także niedługo będziemy świętować. Pytanie do naszego gościa, Marka Budzisza. Czy pan był zaskoczony, kiedy usłyszał pan słowa Władimira Putina, że Rosja uznaje republiki samozwańcze Ługańską i Doniecką i wprowadza, jak to ujął Putin, siły pokojowe, czyli de facto swoją armię na teren tych dwóch separatystycznych republik? No, muszę powiedzieć, że może nie tyle zaskoczony, co zdziwiony. Dlatego, że ja się spodziewałem, iż to wokół Donbasu będzie toczyła się główna rozgrywka rosyjska w tej fazie presji na Ukrainę. Pisałem o tym zresztą już jakiś czas temu. Natomiast odnoszę wrażenie, zbierając informacje z różnych źródeł, z wypowiedzi pojawiających się w rosyjskich mediach, że ta decyzja była podjęta trochę w trybie improwizacji. Bo cały szereg kwestii, mimo tego pospiesznego procesu uznania niepodległości tych dwóch tak zwanych republik ludowych oraz ratyfikacji, bo to się już dzisiaj dokonało, tam cały szereg kwestii jest jeszcze budzących wątpliwości, no choćby tak fundamentalnych jak sprawa granic tychże republik, bo mamy do czynienia z co najmniej trzema wykluczającymi się interpretacjami. Otóż na posiedzeniu Rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa wczoraj minister spraw wewnętrznych Kołokolcew powiedział, że czy zaapelował do Putina, żeby uznać te republiki w ich granicach administracyjnych wtedy, kiedy one były kiedy wchodziły w skład Ukrainy, czyli by to oznaczało, że Rosja dzisiaj w świetle tej interpretacji trochę okupuje część tych, Rosja, tylko przepraszam, Ukraina, tych terytoriów. Z kolei dzisiaj pan Andrzej Rudenko, wiceminister spraw zagranicznych Rosji, powiedział, że to jest uznanie w takich granicach, jak się te republiki ustanowiły w momencie ogłoszenia swojej niepodległości i na tych terenach, które kontrolują. Ale tu otwiera znowu pytanie, to był Dany Pieskow na konferencji prasowej, co to znaczy kontrolują, czy jeśli ta kontrola w przestrzeni w najbliższym czasie, to czy to będzie oznaczało, że Rosja uznaje powiększenie w ten sposób tych obszarów, on nie był w stanie jednoznacznie odpowiedzieć, co wskazuje na to, że mamy tutaj do czynienia z taką, bym powiedział, niekonsekwencją albo niejasnością, czy może nieprzygotowaniem tego ruchu w znanej z dokładności rosyjskiej dyplomacji. To jest dość zastanawiające.
głosy, które padały na tym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Rosyjskiej i to wypowiadane przez polityków wysokich rangą, no, mam tu na myśli choćby Nikołaja Patruszewa, sekretarza Rady Bezpieczeństwa, też wskazywały, że tam był poważnie analizowany nieco inny scenariusz, a mianowicie scenariusz zagrożenia uznaniem tychże republik i doprowadzenia do jakiejś ostatecznej rundy rokowań ze Stanami Zjednoczonymi po to, żeby przekonać Amerykanów i sojuszników Ameryki w Europie, ażeby ci z kolei wywarli presję na Kijów po to, żeby Kijów przyjął rosyjską interpretację tak zwanych porozumień mińskich. Putin, jak wiemy, zdecydował o uznaniu, co jest z takiego, bym powiedział, strategicznego punktu widzenia dość zastanawiającym krokiem. Natomiast zaraz zarysował w tym swoim przemówieniu niezwykle agresywnym, zarówno w tonie, jak i w treści, no, perspektywę dalszej eskalacji wokół Ukrainy, choć niekoniecznie eskalacji, która będzie miała miejsce w najbliższych godzinach czy dniach, to jakąś pauzę pewnie będziemy mieli. Właśnie. W związku z tym no, mamy sytuację takiej strategicznej dwuznaczności trochę. Mhm. Właśnie, ja przygotowałem sobie tutaj taką rozpiskę trochę danych, bo to jest kluczowe, o czym pan powiedział, że te separatystyczne republiki nie pokrywają się z obwodami ługańskim i donieckim. I tutaj garść danych dla naszych widzów. Te republiki separatystyczne, czyli te terytoria opanowane przez prorosyjskich rebeliantów, czy też Rosjan właściwie już teraz, to jest, każda ma po około 8 tysięcy kilometrów kwadratowych. W Ługańskiej mieszka 1,5 miliona ludzi, w Donieckiej 2 miliony i ćwierć. Ale uwaga, obwód doniecki już, który w większości jest jednak kontrolowany przez Ukrainę, to już byłoby 26,5 tysiąca kilometrów kwadratowych i w sumie miałoby to 4, ćwierć miliona mieszkańców. Obwód ługański też około 20, niecałe 27 tysięcy kilometrów kwadratowych i razem miałoby 2,5 miliona mieszkańców, czyli jak rozumiem, gdyby Putin chciał zająć, czy też Rosja, całe te obwody ługański i doniecki, które obecnie są podzielone między rebeliantów a Ukraińców, no to już bez wojny tego się osiągnąć nie da, tak? No bo tam natrafiliby na siły zbrojne Ukrainy. Tak, to tak w istocie wygląda sytuacja. W moim odczuciu, gdyby posługiwać się pewnymi analogiami historycznymi, na przykład do tego, co się działo w 2008 roku w Gruzji, to uznanie to jest faza, powiedziałbym, poprzedzająca rosyjską agresję na Gruzję. Bo musimy pamiętać, że wówczas mieliśmy do czynienia z taką sekwencją wydarzeń, że Rosjanie sprawowali coś na kształt, jak oni to określali, misji pokojowej w Osetii Południowej i w Abchazji, prowokując stale stronę gruzińską i te takie lokalne zaostrzenie na granicy Osetii Południowej oni uznali za złamanie tego porozumienia pokojowego i zaatakowanie w celach oczywiście ludobójczych, bo taka była też argumentacja. No i w związku z tym rozpoczęli inwazję, wypierając siły gruzińskie i tam się ostatecznie Rosjanie zatrzymali do granic tych prowincji. Czyli gdybyśmy posługiwali się analogiami, to w historii nie jest dobra metoda, bo historia moim zdaniem nie toczy się według jakichś tam utartych schematów i wzorców, no ale to obrazowo rzecz biorąc można użyć takiego porównania, no to dzisiaj mamy fazę wyjścia otwartego Rosji do Doniecka i Ługańska, podpisania umowy o współpracy wojskowej, objęcia ochroną granic obydwu tych tak zwanych republik ludowych przez rosyjskie siły zbrojne, tam są już flagi rosyjskie na granicy, no i wyczekiwania być może na reakcję strony ukraińskiej w sytuacji no, z tej, jaka panuje na linii rozgraniczenia, no każdy incydent w gruncie rzeczy sprowokowany bądź niesprowokowany można uznać za casus belli,
i można rozpocząć operację podobną do tej, która miała miejsce w 2008 roku. W moim odczuciu to obecnie Rosjanie do czegoś takiego się przygotowują, co oczywiście nie znaczy, że zrobią to szybko. To mogą, może im to zająć kilka tygodni, a może kilka dni, no zobaczymy. Przemówienie Putina zapowiadało jakby zaostrzenie sytuacji. No właśnie, bo to jest interesująca sprawa. Czy to jest sukces Putina, czy też, jak chcą niektórzy komentatorzy, być może jego porażka? Ja przypomnę tylko, że wczoraj podczas naszej rozmowy zarysowaliśmy trzy możliwe scenariusze, nie wiedząc jeszcze oczywiście, co się stanie. I ten scenariusz wejścia i tylko uznania Republik Ługańskiej i Donieckiej to był ten najmniej drastyczny, bo ten najgorszy, o którym mówiliśmy, to był taki, żeby na przykład ruszyli na Kijów, zajęli Kijów, obalili rząd Ukrainy, Rosjanie oczywiście, zajęli cały wschód, zamieszkały w dużej mierze przez rosyjskojęzyczną ludność i zostawili jakiś taki kadłubek. Druga pośrednia, pośredni scenariusz, o którym mówiliśmy, no to jest przebicie się tam w stronę Odessy, do nawiązania połączenia lądowego między Krymem a Rosją, czyli takie, powiedziałbym, takie pół na pół opcja. A ta trzecia, czyli właśnie zajęcie tylko i wyłącznie tych dwóch republik samozwańczych, jeszcze uznawaliśmy w naszej rozmowie za ten wariant najmniej eskalacyjny, że tak powiem. To, czyli właściwie mogło być gorzej, tak? Można taką tezę postawić. No ale to musielibyśmy uznać, że historia się skończyła na dniu dzisiejszym i że już nic innego nie nastąpi. To jest teza bardzo odważna. Ja znam poglądy tych naszych niektórych ekspertów, którzy już od lat uważają, że Rosja jest państwem rozsypującym się, właściwie pogrążającym w jakimś upadku i dezintegracji, a to, że zachowuje się coraz bardziej agresywnie i ma wojskowo coraz większy potencjał, no to jest świadectwo właśnie jej słabości i jakichś konwulsji przedśmiertnych. No można poważnie takie tezy głosić. Wydaje się, że tylko w Polsce, bo wśród zachodnich ekspertów raczej dominuje pogląd, że Rosja po pierwsze jest mocarstwem, co prawda jednowymiarowym, ale z wojskowego punktu widzenia jest mocarstwem i tego nikt poważny nie kwestionuje. No porównując siły Rosji z siłą już całej nawet Europy, no to Rosja ma tutaj dość zdecydowaną przewagę. Ta przewaga jest równoważona potencjałem amerykańskim, ale potencjał amerykański jest za oceanem, a nie w Europie. No to powoduje pewną nierównowagę sił. Więc z punktu widzenia tego, co się dzieje, ja po pierwsze mówiłem już w czasie naszej niedzielnej rozmowy, że uważam, iż Rosja będzie prowadziła w sposób stały, co zresztą deklaruje, pewną politykę utrzymywania napięcia. To napięcie będzie rosło, to napięcie będzie malało, ale to jest zresztą zgodne z deklaracjami Putina, który mówił, że to jest pewien nowy model polityki rosyjskiej, która w ten sposób będzie zarówno wywierała presję na państwa, wobec których ta presja jest wymierzona, trochę odcinając tlen, czyli możliwość rozwoju takim organizmom politycznym jak Ukraina, bo Ukraina traci gospodarczo na tym, co się dzieje, to nie ulega wątpliwości. Po drugie, Rosja będzie w ten sposób testowała spoistość Zachodu i gotowość do daleko posuniętych wyrzeczeń, bo tak to trzeba nazwać, bo polityka powstrzymywania Rosji to jest polityka wielkich wydatków i wielkich nakładów o charakterze finansowym. Tego się nie zrobi kilkoma deklaracjami i pięknymi słowami. W związku z tym to wcale nie jest pewne, czy Zachód w sposób równomierny będzie chciał te koszty ponosić. I wreszcie Rosja będzie szukała takiej pragmatycznych pęknięć, które będzie mogła ewentualnie wykorzystać, bo w moim odczuciu Rosja nie dąży do wywołania konfliktu o charakterze kinetycznym, a najbardziej byłaby zadowolona, gdyby osiągnęła swoje cele polityczne bez konieczności uciekania się do narzędzi wojennych czy wojskowych. To znaczy prowadząc politykę zastraszenia, destabilizacji, presji, wymuszenia,
złamania woli oporu. Jeżeli to się nie powiedzie, no to wtedy Rosja ma zwyczaj stopniowania presji, stopniowego jej zwiększania, łącznie do poziomu agresji kinetycznej. Tu zresztą jest, co wynika z wczorajszego przemówienia Władimira Putina, gotowa pójść bardzo daleko, bo to, tak jak mówiłem, to przemówienie było bardzo agresywne. Więc w tym sensie pewnym ideałem Rosji jest osiągnięcie celów politycznych, a nie wywołanie wojny. Jeśli będzie trzeba wywołać wojnę, żeby te cele osiągnąć, to Rosja się, wydaje mi się, nie zawaha. Natomiast to jeszcze nie w tej fazie. To będzie pewne kontinuum presji, stawiania celów politycznych, zwiększania presji. Tak było w 2014 i w 2015 roku i tak będzie i teraz. Jasne, ale to jest właśnie bardzo ważne, co pan powiedział. To znaczy są rzeczywiście tacy komentatorzy, którzy już właściwie dzisiaj ogłosili to, że rozgrywka jest zakończona, prawda? Putin wziął sobie tam te dwie, zadowolił się tymi małymi republikami, te będą sankcje i przechodzimy do kolejnej fazy. Ale wojny pan nie wyklucza, to znaczy może dojść do eskalacji, to nie jest koniec tej historii i to się bez wątpienia zgadzam. Natomiast, i to jest kluczowa rzecz, to znaczy co się może zdarzyć, jak taka wojna wybuchnie? Czy będzie marsz na Kijów według pana, czy raczej marsz na Odessę i próba odcięcia Ukrainy od morza i zostawienia właśnie takiego kadłubka złożonego z Galicji Wschodniej, Wołynia i Kijowszczyzny? No, tego nie wiemy. Tego nie jesteśmy w stanie precyzyjnie określić. Gdyby odnosić się do tego przemówienia Władimira Putina, które on wczoraj wygłosił, no to Rosja gotowa jest w jakimś scenariuszu skrajnym na najbardziej, na najdalej idący rozwój wydarzeń, bo on tam wygłosił tezę, że w gruncie rzeczy Ukraina jest państwem sztucznym, stworzonym z obszarów zabranych innym państwom, takim jak Węgry, Rumunia, oczywiście Rosja, ale też wymienił Polskę w tym kontekście. Zresztą w bardzo ciekawy sposób, to może warto będzie omówić, bo Putin wysłał też wczoraj w tym przemówieniu bardzo ważny sygnał, a mianowicie on powiedział, wcześniej mówił o tym Szojgu, że jego zdaniem Ukraina jest z państw światowych najbliżej uzyskania statusu państwa posiadającego broń masowego rażenia, to znaczy ładunki jądrowe. Nawet bardziej jest jego zdaniem zaawansowana w tych działaniach niż Iran i Korea Północna. To jest wyraźny sygnał, bo to jest w moim odczuciu takie nawiązanie do tej narracji amerykańsko-brytyjskiej sprzed inwazji na Irak, kiedy była mowa o tym, że Hussein może mieć broń masowego rażenia, to Rosja stara się tę argumentację teraz obrócić przeciwko Ukrainie i to jest zapowiedź możliwości daleko posuniętych agresywnych kroków, ale znowu trzeba pamiętać, że Rosja nie zaczyna z wysokiego C, tylko zaczyna z relatywnie niskich czy nie bardzo przełomowych żądań, stopniowo zwiększając i najprawdopodobniej teraz też będziemy mieli do czynienia z taką sytuacją. Najpierw Rosja będzie chciała ocenić, na ile te zapowiedziane sankcje, które Zachód ma zamiar wprowadzić, będą groźne dla niej, na ile będą świadczyły o jedności Zachodu, na ile będziemy tam mieli do czynienia z jakimiś pęknięciami, różnicami zdań, co Rosja będzie pewnie chciała wykorzystać. Innymi słowy, długi proces stałej presji wywieranej na Ukrainę po to, żeby złamać wolę oporu i uzyskać skłonność do ustępstw. A jak ta wola oporu nie zostanie złamana i dojdzie do takiej eskalacji, jak uważa pan, że ta wojna będzie wyglądała? To znaczy wielka ofensywa przy użyciu czołgów, rakiet i tutaj odwołuje się do tego głośnego dosyć wystąpienia jednego z anglosaskich dyplomatów, który powiedział, że zginąć mogą miliony ludzi i te decyzje mogą zaważyć na losach milionów ludzi. Czy uważa pan, że rzeczywiście grozi aż tak gigantyczna katastrofa tym cywilom, którzy dostaną się w kleszcze między te dwie armie? I oczywiście to jest też, co nas interesuje, czy możemy spodziewać się kryzysu imigracyjnego w związku z tym, czyli napływu uchodźców do Polski ze strefy objętej konfliktem zbrojnym. Jeżeli wybuchnie konflikt na większą skalę niż lokalną w Donbasie, bo ten jest nadal najbardziej prawdopodobny, czy
czy inne mniej agresywne, relatywnie mniej agresywne scenariusze, czyli na przykład atak w rejonie basenu Morza Azowskiego, tak żeby zbudować przejście lądowe z Rosji na Krym, prawdopodobne niż wielka agresja wojenna. Ale wielka agresja jest możliwa, gdyby się miało okazać, że w czasie tych scenariuszy, nazwijmy to mniej agresywnych, czy jakoś terytorialnie ograniczonych, opór armii ukraińskiej jest mniejszy niż to się zakłada. Jeśli ten opór by się okazał mniejszy, a armia ukraińska w większym stopniu zinfiltrowana przez rosyjskie służby, tu pamiętajmy o tym, że wiosną ubiegłego roku zarząd 9 FSB, który zajmuje się tylko i wyłącznie destabilizacją na Ukrainie, został powiększony do rozmiarów 200 etatowych oficerów. Wróćmy jednak do kwestii cywilnej ludności i groźby zbrodni wojennych popełnianych przez siły zbrojne Federacji Rosyjskiej. Były takie zapowiedzi w przestrzeni medialnej, że Rosjanie jakieś listy proskrypcyjne przedstawicieli elit ukraińskich szykują, że może dojść do jakichś zbrodni przeciwko ludności. Jak pan to widzi? Czy spodziewa się pan, gdyby doszło oczywiście do eskalacji, do tego typu krwawych wydarzeń, czy to jest po prostu element wojny psychologicznej? No musimy pamiętać, że Rosja, czy rosyjska elita strategiczna, to jest w prostej linii elita ukształtowana przez rosyjskich przedstawicieli NKWD i KGB. No pamiętajmy o tym, że generał Milstein, który przez długie lata kierował katedrą służb specjalnych na Akademii Sztabu Generalnego, był przecież zastępcą Sierowa w Smierszu. To mamy pewną ciągłość pokoleń. Milstein jeszcze w latach 80. był aktywny. On wychował całe pokolenie oficerów rosyjskich służb, zarówno wojskowych, jak i cywilnych. I to, że oni mają listy osób, które należy zlikwidować albo unieszkodliwić, no to trzeba by było być naiwnym, żeby wierzyć, że jest inaczej. Z pewnością to mają. Tym bardziej, że zbierają dane z Ukrainy o charakterze masowym. Na przykład jakiś czas temu rosyjscy hakerzy pozyskali, tak twierdzi brytyjski think tank Rusi, całą bazę danych ukraińskich firm ubezpieczeniowych, ubezpieczeń komunikacyjnych. To są masowe dane, które są dzisiaj przetwarzane. Nazwiska, adresy, powiązania rodzinne, przecież przeczesywane są sieci społecznościowe. Budowany jest przy zastosowaniu też paradygmatów sztucznej inteligencji pewien obraz społeczeństwa ukraińskiego. Czemu towarzyszą na przykład pogłębione badania socjologiczne nastrojów prowadzone na zlecenie rozmaitego rodzaju firm powiązanych z rosyjskim wywiadem, o czym wiadomo, już nie na poziomie całego kraju, ale na poziomie bardzo małych ośrodków lokalnych, po to, żeby punktowo zbadać stan nastrojów, elity, wyeliminować tych, którzy są przeciwnikami współpracy z Rosją, a wzmocnić tych, którzy mogą okazać się zwolennikami. To jest cała sekwencja działań o charakterze wywiadowczym, psychologicznym, destabilizacyjnym. No to Rosja jest w tym niezła, no to znamy to choćby z historii. Tak, zgoda, ale to by wskazywało, że rzeczywiście plany są szersze niż tylko zajęcie tych dwóch samozwańczych republik, ale ostatnio, jak rozmawialiśmy, wspominał pan o możliwości, jak pan to określił, jakichś dwóch, trzech bardzo krwawych demonstracji, w których zginie setki, być może ludzi, które miały na celu wywołanie jakiegoś paraliżującego, piorunującego efektu psychologicznego. Co pan miał na myśli? Jak to mogłoby wyglądać? No miałem na myśli próbę wywołania takiego szoku psychicznego i celem destabilizacji sytuacji i złamania woli oporu. Tu musimy pamiętać, że pewnym elementem właściwie stałym w rosyjskiej strategii jest po pierwsze dążenie do zniszczenia punktów newralgicznych przeciwnika. Za takie uważa się przede wszystkim systemy dowodzenia, w tym centra dowodzenia oraz, że tak powiem, ośrodki władzy
władzy politycznej. Rosjanie szkolą się również w zakresie przeprowadzania desantów na tyłach wroga przez wojska powietrzno-desantowe, grupy specjalne i grupy komandosów, których jedynym zadaniem jest zniszczenie tych ośrodków podejmowania decyzji, no fizyczną eliminację, czyli zamordowanie wszystkich. Chodzi o to, żeby przeciwnik został pozbawiony swojej głowy, czyli mózgu tych ośrodków, gdzie podejmuje się decyzje. Temu zwykle towarzyszą ataki na infrastrukturę krytyczną, przede wszystkim pozwalającą uzyskać coś, co się określa mianem świadomości sytuacyjnej. Tu mamy do czynienia zarówno z wojną radioelektroniczną, jak i z atakami w cybersferze, jak i z atakami kinetycznymi, na przykład przy użyciu rakiet albo lotnictwa. Chodzi o to, żeby przeciwnik był pozbawiony środków podejmowania decyzji, nie wiedział, co się dzieje i był zdezorientowany co do sytuacji. Temu może towarzyszyć i na przykład w przypadku rosyjskiej interwencji w Syrii towarzyszyły takie, powiedziałbym, demonstracyjne okazywanie brutalności. To się robi po to, tu nie chodzi o skalę, tylko chodzi o wywołanie przerażenia, głównie u ludności cywilnej, tym, do czego zdolni są nadchodzący Rosjanie, żeby wywołać panikę i ucieczkę, która te dodatkowo destabilizuje sytuację. No proszę sobie zwrócić uwagę, że na przykład te zdjęcia z Czeczenii czy z Palmiry w Syrii, bestialskiego zachowania rosyjskich żołnierzy wobec jeńców, ale w Doniecku to też przecież miało miejsce, że te filmy są wysyłane na telefony komórkowe właściwie wszystkich w danym regionie obywateli, czy tam mieszkańców Ukrainy. A jeszcze na przykład wysyłane są informacje do rodzin funkcjonariuszy publicznych, żołnierzy, przedstawicieli policji, informacje dotyczące ich żon, dzieci, miejsc przebywania, gruźb i tak dalej. No to wszystko ma wywołać destabilizację. To, żeby oficerowie i żołnierze zaczęli myśleć, co się dzieje z moimi rodzinami, które mogą podlegać atakowi, a nie żeby walczyć, i z drugiej strony, żeby te rodziny wpadły w panikę i zaczęły uciekać w sposób przypominający rok 1939, co dodatkowo w Polsce destabilizuje sytuację. Tu już wtedy nie trzeba wielkiej siły, tu już po prostu mamy sytuację chaosu, druga strona się załamuje pod tego rodzaju presją. I rozumiem, że to jest właśnie ta wojna nowej generacji, o której panowie często z Jackiem Bartosiakiem mówicie, i na to trzeba być przygotowanym, ale jak rozumiem, to takie krótkie tylko pytanie, raczej milionowych ofiar, tak jak tam niektórzy wieszczyli, pan się nie spodziewa, raczej to będą raczej to takie uderzenia punktowe. No, rosyjski sposób prowadzenia wojny, tak jak to do tej pory wyglądało, był taki, że oni się poruszali dość sprawnie pod tym, co się określa mianem drabiny eskalacyjnej. To najczęściej było skorelowane z żądaniami politycznymi, bo wojna w rozumieniu Rosjan to nie jest sztuka dla sztuki, to jest sztuka uzyskiwania pewnych celów politycznych. A w związku z tym są formułowane żądania polityczne, jeżeli druga strona nie przejawia chęci ich przyjęcia, to wywieramy presję przy użyciu narzędzi różnych, w tym i wojskowych oczywiście. Jeżeli to nie pomaga, to zwiększamy presję, a w związku z tym nie wchodzimy na poziom, nie wiem, inwazji takiej jak w 1939 roku pierwszego dnia, co nie znaczy, że nie możemy dojść do takiego poziomu, bo rosyjska strategia przewiduje również na przykład użycie broni jądrowej o charakterze taktycznym, gdyby to okazało się konieczne, ale też nie pierwszego dnia, tylko w ramach pewnej logiki rozwijania się konfliktu. Dobrze, czyli to zobaczymy. Jak rozumiem, no to byłoby najbardziej czarny scenariusz, wtedy rzeczywiście ofiary mogłyby pójść setki tysięcy i miliony. Mam teraz kluczowe pytanie, bo rozmawiamy o Rosji, rozmawiamy o Ukrainie, a teraz Zachód, który jest tutaj bardzo ważnym graczem, i właściwie tutaj można powiedzieć, że na pierwszy rzut oka przynajmniej wieści są niezłe. To znaczy, przy jednak bardzo ograniczonej na razie operacji rosyjskiej mamy mocną odpowiedź Zachodu. Mam na myśli zablokowanie Nord Stream 2, czy też inaczej zawieszenie Nord Stream 2 przez rząd niemiecki. Czy myśli pan, że to jest coś na stałe, że to już tak zostanie, czy to jest jakaś czasowa decyzja? Jak pan to interpretuje? No bo wydawałoby się, że
to jest akurat pozytywna strona tej całej historii z perspektywy polskiego interesu narodowego. Wydaje mi się, że decyzja, która podjęta została przez kanclerza Scholza, jest decyzją ważną i jest ważnym sygnałem politycznym. Dlatego, że ta decyzja została podjęta w określonym kontekście sytuacyjnym. To znaczy została podjęta w odpowiedzi na decyzję Putina o uznaniu tych dwóch republik separatystycznych, a w związku z tym decyzja jakby w drugą stronę, żeby przywrócić proces certyfikacji, no musi być wywołana czy spowodowana porównywalnym krokiem po stronie rosyjskiej. No bez utraty twarzy Scholz nie będzie mógł się wycofać z tego rodzaju decyzji. Wydaje się, że Rosja nie przejawia większej ochoty, żeby wycofać się z decyzji o uznaniu tychże dwóch separatystycznych republik. W związku z tym ja uważam, że to jest ważne posunięcie i to jest nawet silniejsza odpowiedź na to, co się stało, niżli w przypadku choćby tej odpowiedzi Wielkiej Brytanii, która też dzisiaj została sformułowana. Oczywiście musimy pamiętać... Panie Marku, to banki, tak? Tak, mówię o odpowiedzi Wielkiej Brytanii, o sankcjach Wielkiej Brytanii dzisiaj zapowiedzianych. Ale jakie to są sankcje? Proszę naszym widzom powiedzieć, to są sankcje bankowe, tak, finansowe. No tak, to jest objęcie sankcjami pięciu, o ile dobrze pamiętam, banków, ale nie najważniejszych. To jest w tej całej kwestii istotne, bo mówiło się o objęciu sankcjami największych instytucji rosyjskich sektora bankowego, przede wszystkim Sberbanku i przede wszystkim Wnieszczorgbanku, czyli tych banków odpowiadających, pierwsze największego rosyjskiego banku, a po drugie banku odpowiadającego za rozliczenia handlowe. Te instytucje nie zostały objęte sankcjami. Ja nie mówię, że nie będą w najbliższym czasie, bo to pewien proces dopiero się zaczyna, no ale porównując decyzje, które już zapadły, ja uważam, że ta decyzja niemiecka jest twardsza i silniejsza niż na przykład brytyjska. Właśnie. Może Anglicy zmienią się. No właśnie, ale proszę zwrócić uwagę, panie Marku, czy zwrócił pan uwagę na ten paradoks? To znaczy była taka narracja szczególnie popularna w polskim internecie, że proszę bardzo, tutaj anglosasi świetnie sobie tutaj dają radę, odstraszają Rosję, wysyłają pociski, a te niemieckie miękiszony nic nie robią albo właściwie już się dogadali z Rosją, a tutaj najniesamowity zwrot akcji, który pokazuje, jak polityka jest interesująca, to niemieckie, jeżeli oczywiście, trzymamy za to kciuki, Niemcy wytrzymają w tej decyzji, niemiecka decyzja najbardziej dotknie Rosję, a nie jakieś tam, tak jak pan powiedział, sankcje brytyjskie czy amerykańskie, które są w ogóle śmieszne, bo przypomnę, że Biden zapowiedział, że zakaże Amerykanom inwestowania, uwaga, nie w Rosji, tylko na terenie właśnie tych dwóch republik, Ługańskiej i Donieckiej. Nie wiem, czy tam są jakieś amerykańskie inwestycje, ale zakładam, że to są orzeszki, tak? No właśnie. Znaczy, ja mam na ten temat nieco odmienny pogląd, wydaje mi się, niżli to, co pan powiedział. Mianowicie, po pierwsze, dopiero mamy do czynienia z pewnym rozkręcaniem się tej machiny sankcyjnej. Więc w tym sensie nie możemy przesądzać, że te sankcje amerykańskie czy brytyjskie będą tak ograniczone. Jeśli one będą tak ograniczone, jak by dzisiaj wyglądało, no to ten pogląd będzie uprawniony. Natomiast na razie póki co jeszcze za wcześnie. Natomiast jeśli chodzi o tę decyzję Scholza o wstrzymaniu certyfikacji Nord Streamu, no to zakładając, że ona jest definitywna, że ona doprowadzi do tego, że ten gazociąg nie zostanie wdający się przewidzieć w przyszłości uruchomiony, co jednak jest pewnym założeniem, no tu musimy się zgodzić co do tego, no to proszę zwrócić uwagę na dwa elementy. Po pierwsze, gdyby wszystkie zdolności państw Unii Europejskiej do przyjmowania gazu skroplonego zostały uruchomione i te gazoporty przyjmowały 100% swoich możliwości, to w ten sposób Europa pokryje połowę swojego zapotrzebowania na gaz. To pokazuje, że w perspektywie, no powiedziałbym, dającej się przewidzieć, raczej pogląd Dmitrija Miedwiediewa, który powiedział, że
skutkiem tego rodzaju sankcji będzie to, że Europa będzie płaciła 2000 euro za 1000 metrów sześciennych gazu, to raczej to jest bardziej prawdopodobne, niż to, że Rosja pęknie w wyniku tych sankcji. Po drugie wreszcie, Michał Miszustin, premier obecny Rosji, występując na Radzie Bezpieczeństwa, powiedział, no co warto zwrócić jednak uwagę, że rząd rosyjski od kilku miesięcy przygotowuje się na przygotowuje różne scenariusze działania w przypadku sankcji, w tym oczywiście zablokowania gazociągu, i wyraził taki pogląd dość powszechnie spotykany wśród rosyjskiej elity, że Rosja się tych sankcji nie boi, a nawet powiedział, że paradoksalnie to Rosji wyjdzie na korzyść, bo Rosja przekieruje część swojego eksportu na rynek azjatycki, który jest rynkem szybciej się rozwijającym niż europejski. Gra się w tym obszarze dopiero zaczyna, to na to bym chciał zwrócić uwagę. Tak, ja jeszcze nic nie jest posądzone. Tak, ja się absolutnie zgadzam oczywiście i bardzo bym chciał, żeby Anglosasi swoje stanowisko zaostrzyli i jeszcze bardziej dotkliwie Rosję, objęli dotkliwszymi sankcjami niż Niemcy, to jest oczywiste, zobaczymy, co się stanie. Natomiast i tutaj też zgadzam się z panem w tym sensie, że po pierwsze problem z gazem jest taki, że w przypadku Niemców to jest po prostu ideologia, rezygnacja z atomu, to jest w ogóle szaleństwo i sami sobie zakładają obroże gazową rosyjską na szyję, a Rosja podpisała, czy też no, zawarła deal niedawno podczas spotkania Xi Jinpinga z Putinem na otwarcie nowego gazociągu Power of Siberia 2 i teraz Chiny będą ciągnęły kolosalne ilości gazu od Rosji, w związku z tym można powiedzieć, że tak jak my dywersyfikujemy źródła ropy, tak Rosja próbuje dywersyfikować rynki i rzeczywiście przygotować. No ale ten gazociąg trzeba jeszcze zbudować. O, i to chyba 2021 rok. Jeden trwało to ładnych kilka lat, tak. A ten jest jeszcze w fazie projektowania. To nie jest taka prosta sprawa. To wydaje się nawet optymistycznie patrząc na sprawę, że jeśli Rosja uruchomi budowę tego gazociągu, to pewnie dostawy będą za 6-7 lat dopiero. Tak, ja słyszałem, że rok 2030 tutaj jest takim najbardziej optymistycznym horyzontem czasowym, więc oczywiście to jest, Rosja by czekało ją kilka chudych lat, ale jakiś tam plan mają. Bez wątpienia ta chińska gospodarka jest energochłonna i chętnie z Rosją ten deal zawrze, chociaż wtedy z drugiej strony Rosja by była przystawką tylko dla Chińczyków. Co zrobi Zachód, zobaczymy. Panie Marku, teraz pytanie o to, o co właściwie chodzi w tej całej sprawie. Pan jest analitykiem, który analizuje od lat długofalową strategię Kremla. Skupiliśmy się teraz na bardzo konkretnych wydarzeniach. Donieck, Ługańsk, sankcje, ale o co właściwie chodzi w tej całej wielkiej rozgrywce, jaką prowadzi Putin, bo przecież to są tylko elementy szerszej wielkiej gry. Jaki jest dalekosiężny, strategiczny cel Kremla obecnie, który stara się Putin zrealizować? No, żeby odpowiedzieć na to pytanie, to po prostu musimy posłuchać tego, co mówią rosyjscy włodarze, czyli Putin i jego koledzy. Oni mówią to dosyć otwarcie. I przedstawiają tę wizję w rozmaitego rodzaju dokumentach, jak choćby w tych propozycjach traktatów z NATO i ze Stanami Zjednoczonymi, które Putin zgłosił 17 grudnia ubiegłego roku. Mówiąc w największym skrócie, do czego zmierza Rosja. Po pierwsze, Ukraina nie jest tutaj celem, tylko jest środkiem, tak jakbym to powiedział, realizacji szerszego planu o charakterze strategicznym. Rosja musi Ukrainę zneutralizować. To nie oznacza koniecznie, żeby Ukraina stała się państwem neutralnym, to oznacza osiągnięcie sytuacji, kiedy o decyzjach strategicznych Ukrainy będzie współdecydowała Rosja, kiedy ukraińskie elity, te, które będą rządzić w Kijowie, uznają, że nie powinny naruszać interesu rosyjskiego. Ja nie podzielam poglądu nieraz głoszonego, że Rosja w gruncie rzeczy chciałaby inkorporowania Ukrainy. Rosja moim zdaniem nie chciałaby inkorporowania Ukrainy, bo przy obecnym stanie nastrojów ukraińskiego społeczeństwa tego rodzaju ruch postrzega jako potencjalnie groźny i zwiastujący problemy, a nie rozwiązujący sytuację.
A więc jeśli Rosji by się udało tego rodzaju działanie, to musimy pamiętać o tym, że trwa wojskowa konsumpcja, tak to trzeba powiedzieć, Białorusi przez Federację Rosyjską. Tam jest stworzone duże zgrupowanie wojskowe o charakterze stałym lub rotacyjnym, to już nie ma większego w tym momencie aż tak znaczenia. Ono jest w bezpośredniej bliskości polskiej granicy w okolicach Brześcia. Przepraszam. Na dodatek z zapowiedzi Aleksandra Łukaszenki wynika, że Rosja będzie inwestowała na różnych poziomach, zarówno przez dostawy sprzętu, jak i wprowadzenie systemu szkolenia, jak i systemów dowodzenia, rozpoznania, zwiadu, łączności i tak dalej, i tak dalej. Będzie inwestowała też w armię białoruskiej, czego celem, i Rosja to prędzej czy później osiągnie, będzie jakby doprowadzenie stanu armii białoruskiej do takiego poziomu, jaki dzisiaj przedstawiają siły rosyjskie, przy jednoczesnym pełnym unifikacji systemów dowodzenia i możliwości współpracy. Pamiętajmy, że armia białoruska to jest gdzieś około 50 tysięcy żołnierzy i oficerów, tradycyjnie słabo wyposażona i niedofinansowana, bo Białoruś wydawała na swoje zbrojenia gdzieś około 1,3-1,5% PKB, a PKB nie ma przecież gigantycznego, to było kilkaset milionów dolarów każdego roku. W związku z tym, jeżeli Rosja da taki zastrzyk sprzętowy, szkoleniowy, wiedzy, doświadczenia, możliwości, no to prędzej czy później osiągnie status dużego zgrupowania wojskowego na Białorusi, które zagrozi Polsce i wschodniej flance NATO, tak powiem, z drugiego kierunku, bo dzisiaj główne zagrożenie upatruje się, jeśli chodzi o państwa bałtyckie. To będzie pewien drugi kierunek. Jeśli równolegle Rosja zneutralizuje Ukrainę, to cały ten potencjał wojskowy, który dzisiaj jest skierowany na Ukrainę, przede wszystkim południowego okręgu wojskowego, ale też części zachodniego okręgu wojskowego, zostanie automatycznie przesunięty na wschodnią flankę NATO. To będzie, myślę, w perspektywie już relatywnie krótkiego czasu wielka presja wojskowa na Pakt Północnoatlantycki, wywierana przez Rosję. Te propozycje traktatowe, o których Rosja mówiła, to jest pewien plan strategiczny. On zmierza do uzyskania sytuacji o to mniej więcej takiej. Po pierwsze, Europa Środkowa, Bałkany i państwa bałtyckie stają się innym obszarem bezpieczeństwa niżli państwa starego NATO. To wyraźnie wynika z tych propozycji. Innym, czyli takim, które w przypadku których bezpieczeństwo nie jest gwarantowane wojskową obecnością głównie Stanów Zjednoczonych, a jest gwarantowane jakimś systemem porozumienia z Rosją. Rosja jakby partycypuje w tym nowym systemie. Stany Zjednoczone w związku z tym wycofują się w gruncie rzeczy wojskowo z Europy, bo te żądania zostały też formalnie przedstawione, one mówią o wycofaniu, tam jest mowa o wycofaniu broni jądrowej amerykańskiej z Europy, o wycofaniu likwidacji pewnych instalacji znajdujących się w Polsce, w Redzikowie, w Rumunii, o generalnie niestacjonowaniu amerykańskich sił zbrojnych poza obszarem własnego terytorium. Ja mówię oczywiście o pewnym planie maksimum rosyjskim, ale gdyby Rosji udało się uzyskać taką zmianę statusu bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej, nawet w trybie porozumienia, no to jest rzeczą dość oczywistą, że NATO straciłoby rację bytu, bo to by oznaczało, że NATO nie jest sojuszem wojskowym, który gwarantuje bezpieczeństwo swoim członkom. Jeśli to by było skorelowane z osłabieniem obecności wojskowej Ameryki, czy to w trybie presji, czy to w trybie porozumienia, czy to nawet w trybie najdalej idących spekulacji jakiegoś, nie wiem, odwróconego Kissingera, o czym też się mówi, bo to już nie ma znaczenia, jakie są powody, ważne są skutki. Gdyby skutkiem było zmniejszenie obecności wojskowej Ameryki w Europie, no to w gruncie rzeczy Rosja wojskowo kontrolowałaby Europę. Ten system bezpieczeństwa europejskiego, o którym Moskwa mówi, od Lizbony do Władywostoku, jest systemem, gdzie Rosja gwarantuje bezpieczeństwo. Bo jest najsilniejsza wojskowo. To jest jasne, to jest tylko proszę wyjaśnić widzom. Odwrócony Kissinger to jest?
No, to są takie spekulacje, że Rosja mogłaby osiągnąć jakiś modus vivendi, jakąś formułę współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, które mogłyby być zainteresowane osłabieniem związku Rosji i Chin. Tak. Niektórzy amerykańscy eksperci uważają, że Ameryka może rozważać tego rodzaju scenariusze. W moim odczuciu Rosja myśli o czymś innym, no ale ja użyłem to jako pewnej figury retorycznej, tak? Bo tu tak, nie chodzi o środek. Chodzi o to, żebyśmy precyzyjnie naszym widzom wyjaśniali, bo nie każdy może znać tą specyfikę, te specyficzne słownictwo. Ja chciałbym, żeby to bardzo mocno wybrzmiało, to co pan powiedział. Zwróćcie państwo uwagę, że wszystkie oczy są skupione na Ługańsku i Doniecku, ale z perspektywy Polski przecież. Otóż, drodzy państwo, wyobraźcie sobie, że z Przemyśla do Doniecka jest 1400 kilometrów, więc kawałek, ale Białoruś mamy za granicą, sąsiadujemy z Białorusią i najważniejsze być może z całego tego kryzysu obecnie trwającego, to nie jest to, co się dzieje tam, tylko tutaj u nas, to rzeczywiście, że Białoruś przy okazji tych wszystkich manewrów rosyjskich stała się, tak jak pan to ujął, wojskowo podporządkowana Rosji, to jest dla nas najbardziej chyba niebezpieczne. Ale teraz jeszcze pytanie mam do pana inne, o tym już rozmawialiśmy podczas poprzedniej rozmowy, ale to muszę o to zapytać. Otóż ostatnio ukazało się w Polsce trochę książek, które starają się pokazać, w jaki sposób Rosja patrzy na te sprawy. Mam tu na myśli chociażby Tima Marshalla, Więźniów geografii, czy Johna Mersheimera, Wielkie złudzenie. Są to anglosascy eksperci, Anglik i Amerykanin, i oni pokazują, że w logice rosyjskiej, uwaga drodzy państwo, to jest defensywa, a nie ofensywa, i przedstawiają to w ten sposób, że kiedy Rosja była osłabiona, czyli po roku 91 rządził Jelcyn, no wielka smuta, NATO wykorzystało słabość Rosji i podsunęło się pod same granice Rosji, wlazło jej do przedsionka, jak to mówią Rosjanie. A teraz z kolei jak Ameryka słabnie, no bo i Afganistan, i problem z Chinami na Pacyfiku, to po prostu Rosjanie działają pragmatycznie, odpychając od siebie NATO, które traktują jako pakt wrogi. I tu się odwołam do Mersheimera, z którym kiedyś rozmawiałem na ten temat, i on to ujął w ten sposób, że gdyby Meksyk na przykład, czy Kanada chciała przystąpić do jakiegoś sojuszu wymierzonego w Stany Zjednoczone, to Ameryka zrobiłaby dokładnie to samo, co robi teraz Rosja. Czyli po prostu Rosja nie działa zgodnie z logiką państwa bandyckiego, tylko zgodnie, tak jak to się przedstawia, tylko zgodnie z logiką mocarstwa, którego interesy, oczywiście są sprzeczne z nami, ale te interesy realizuje. Jak pan się odniesie do tej argumentacji? Mnie się wydaje, że to zależy od tego, co określamy jako działanie agresywne lub działanie nieagresywne. W rosyjskim myśleniu o relacjach międzynarodowych, które w gruncie rzeczy jest oparte paradygmat, w którym te relacje mają charakter antagonistyczny, czy oparte o rywalizację. Tu w gruncie rzeczy w ich myśleniu liczy się na końcu drogi, jak to się mówi, siła. I to, kto jest silniejszy, bo on może więcej i on powinien móc więcej. To paradoksalnie dość podobnie myślą Amerykanie, zwłaszcza ze szkoły realistycznej. Jak się weźmie, nie wiem, ostatnią książkę Bridge'a Kolbiego, który w pewnym miejscu pisze, że w gruncie rzeczy no chodzi o to, czy na końcu sporu ja jestem w stanie ciebie zabić, czy ty mnie zabijesz. To jest tego rodzaju szkoła myślenia. No to jeżeli postrzegamy w tych kategoriach relacje międzynarodowe, to tu w ogóle nie ma kategorii agresywności lub nieagresywności. Tu jest kategoria siły i relacji sił. Jeśli Rosja jest słabsza w latach 90., to Zachód wykorzystuje tą słabość Rosji, starając się przesunąć granice swoich wpływów możliwie najdalej na wschód. Jeśli Rosja dzisiaj uważa, że jest relatywnie silniejsza od Zachodu, a tak uważa,
no to podejmuje działanie zmierzające do odwrócenia tej sytuacji, o czym zresztą Putin dość otwarcie w wielu wystąpieniach mówił, że Rosja była słaba, Rosji narzucono pewne niewygodne dla niej zasady, a dzisiaj Rosja jest silna i w związku z tym Rosja będzie rewidowała tę sytuację. To jest tego rodzaju postrzeganie świata, w którym nie ma miejsca na, powiedziałbym, tanie moralizatorstwo, no bo to w gruncie rzeczy o tym, do tego się sprowadza, a nawet bym powiedział, Rosjanie pogardzają tego rodzaju poglądami, bo ich zdaniem to jest pogląd świadczący o słabości. Oni uważają, że państwa słabe mają skłonność odwoływania się do norm prawa międzynarodowego i do takiej zasad moralności w polityce, bo gdyby były silne, no to po prostu nie pozwoliłyby sobie na narzucenie przez kogoś woli. I w gruncie rzeczy ja powiedziałbym tak, że z naszej perspektywy to w ogóle nie ma znaczenia. Dlatego, bo my możemy być dozgonnie przekonani o tym, że moralność winna rządzić w polityce, tylko że jeśli nasz wielki sąsiad, który jest mocarstwem, myśli zupełnie inaczej, no to chcąc poważnie myśleć o tym, żeby nie stać się jego wasalem, no musimy rozmawiać z nim w takim języku, który on jest w stanie zrozumieć. No to trochę tak, jakbyśmy z Adolfem Hitlerem chcieli rozmawiać w języku apeli o zasady moralne w polityce, to skończyłoby się to dość, no delikatnie mówiąc, nieprzyjemnie. To nie jest ten świat, w którym Rosjanie rozumują. Oni zresztą uważają, że uprzedzający atak jest pewnym elementem defensywnym. No jeżeli ja oceniam rozwój wydarzeń w ten sposób, że może wykreować się jakieś zagrożenie, no na przykład w efekcie wzrostu potencjału drugiego państwa, co dzisiaj ma w pewnym sensie odniesienie do Ukrainy, ale oni też postrzegają tak pewien potencjał Polski jako zwornika siły w Europie Środkowej. Mówię o potencjale, nie mówię o realiach, to lepiej dzisiaj uderzyć i zniszczyć to zagrożenie, niż czekać, aż być może druga strona zbuduje jakąś siłę i nam zagrozi. To w ich rozumieniu jest działanie defensywne, obronne, a nie jakieś tam agresywne. A to, że przesuwamy wojska 200 kilometrów dalej na zachód, no to też jest defensywne w tym rozumieniu. Słyszał pan tą wypowiedź ostatnio, czy to Ławrow, czy któryś z innych powiedział, że Rosja nigdy nikogo nie napada, Rosja zawsze się broni w ich logice, bo tak jak pan powiedział, obroną jest najlepszą atak. Przypomnę, że 17 września też szli na ratunek biednym Białorusinom i Ukraińcom, a nie atakowali Polskę i też to przedstawiają jako krok defensywny do dzisiaj, bo chodziło o zabezpieczenie się przed Hitlerem, ale tym sposobem docieramy do naszego ostatniego pytania i to jest tradycyjne zakończenie naszych rozmów geopolitycznych w historii realnej. Tak, domyślają się wszyscy nasi stali widzowie, słoń, a sprawa Polska. Przeanalizowaliśmy z panem Markiem Budziszem sytuację międzynarodową, naprawdę niesamowitą, ze wszystkich możliwych perspektyw. Teraz ta najważniejsza dla nas koszula najbliższa ciału. I teraz są dwa spojrzenia na tą sprawę. To znaczy pierwsze jest takie, że Rosja rozrabia na terenie postsowieckim, w tej przestrzeni takiej nie wiadomo jakiej, czyli właśnie na Ukrainie, ale Polska jest w zupełnie innej sytuacji, bo tak, po pierwsze jest w NATO, po drugie jest w Unii Europejskiej, po trzecie gospodarczo jest oczywiście połączona z Niemcami i w związku z tym jest bezpieczna i możemy sobie trochę patrzeć na tą wojnę na Ukrainie i tak samo jak na wojnę w Iraku, czyli jakąś egzotykę. Drugi pogląd, który wyraża to słynne określenie prezydenta świętej pamięci, prezydenta Lecha Kaczyńskiego, dzisiaj Gruzja, jutro Ukraina, pojutrze Polska. No i jak rozumiem, ten pogląd polega na tym, że jak już Ukraina strawi, znaczy jak Rosja już strawi Ukrainę, to potem przyjdzie kolej na nas. I pytanie do pana jest takie, który jest pogląd panu bliższy, czy to, że my się nie mamy czego bać, bo jesteśmy w zupełnie innej sytuacji niż Ukraina, czy wyobraża sobie pan sytuację, że za rok, za dwa, za pięć, czy za dziesięć
200 tysięcy żołnierzy sił Federacji Rosyjskiej będzie stało nad naszymi granicami, wobec nas będą jakieś żądania składane i my będziemy stali na skraju wojny i zastanawiali się, czy Zachód pomoże, czy nie pomoże. Odpowiedź na pańskie pytanie już trochę padła w tym, co mówiłem. Rosjanie postrzegają relacje międzynarodowe w kategoriach relacji sił, różnie rozumianych, ale siła wojskowa odgrywa znaczącą w ich filozofii działania rolę. A w związku z tym nie ma rzeczy stałych, nie ma zasady pacta sunt servanda. Jest dzisiaj pewien porządek międzynarodowy, który jest efektem relacji potencjałów państw, które są stronami, co nie znaczy, że za lat 10 czy za lat 15 to się nie zmieni i wtedy trzeba będzie to rewidować, a zdaniem rosyjskiej elity nawet jest to rzecz naturalna, normalna i w gruncie rzeczy pożądana. No jeżeli my wysiłkiem naszego społeczeństwa zwiększyliśmy naszą siłę, a w tym czasie druga strona się rozbroiła, żyła ponad stan, myślała o zupełnie innych rzeczach, no to dlaczego my mamy nie uzyskać premii z tego tytułu, że przez kilkanaście lat się ograniczaliśmy, koncentrowaliśmy na sobie i mamy dzisiaj większe możliwości. To nie bez powodu ideałem rosyjskiej polityki zagranicznej jest kanclerz Gorczakow, który po przegranej wojnie krymskiej tak długo pracował, aż w roku 71 jakby wypowiedział zasady podpisanego wówczas pokoju. No to jest pewne spojrzenie strategiczne, do którego dzisiaj otwarcie odwołuje się Putin, mówiąc o tym, że to, co się stało w latach 90., kiedy Rosja była słaba, dzisiaj już nie musi obowiązywać, bo Rosja jest silna. A w związku z tym trzeba przyjąć nowe zasady, inni to muszą zaakceptować, a jeśli nie chcą dobrowolnie, to my wam pomożemy w zrozumieniu, na czym polega porządek międzynarodowy i graniczenie z wielkim mocarstwem. W związku z tym tu nie chodzi o moralizatorstwo, tu nie chodzi o jakiegoś rodzaju prognozy, tylko tutaj chodzi o taką bym powiedział, takie rozumienie polityki przez elitę rosyjską. Elita rosyjska rozumie politykę jako grę sił o różnych wymiarach i ten, kto jest silniejszy, im zdaniem więcej może. I to właściwie wszystko i to odpowiada w gruncie rzeczy na pańskie pytanie, to znaczy, jeżeli Polska będzie silna, to nie grozi nam niebezpieczeństwo. Jeżeli Polska będzie słaba albo będzie uważana przez Rosję za słabą, bo tu jeszcze percepcja się liczy, to wtedy jak najbardziej grozi nam niebezpieczeństwo. W myśleniu rosyjskim Polska jest strategicznie ważnym państwem, dlatego że bez Polski nie ma obrony wschodniej flanki NATO. Bez Polski nie ma systemu bezpieczeństwa w Europie Środkowej. To wynika z położenia Polski, z potencjału, z tradycji. Polska ma też ich zdaniem na pewną tradycję państwową, której na przykład nie ma Ukraina. I w związku z tym Ukrainę zdaniem rosyjskich elit można łatwo złamać, bo to jest jeszcze labilne z historycznego punktu widzenia, to poczucie wartości własnego państwa. Natomiast Polski złamać tak łatwo już nie można. Polskę trzeba ewentualnie obezwładnić, zniszczyć, przekupić albo podzielić. Tu Rosjanie najchętniej by zrobili to drugie, wespół na przykład z Niemcami, chociaż nie w takiej formie, jak to było w czasie zaboru, bo Putin w Dicajcie napisał latem ubiegłego roku, że w gruncie rzeczy on zaprezentował tam wizję takiego, bym powiedział, współzarządzania. Polskie elity są nieodpowiedzialne, nie są w stanie dobrze funkcjonować razem, ciągle się kłócą. Państwo jest dysfunkcjonalne, Unia Europejska zresztą ciągle to stwierdza, mając jakieś pretensje, no to niech ci duzi gracze, świadomi, silni, rozumiejący, na czym polega polityka, niech wspólnie zarządzają tą przestrzenią, gdzie znajduje się Polska. To jest pewien ideał podejścia rosyjskiego.
No i Rosja jest gotowa pomóc i Zachodowi, a i nam, żeby w zrozumieniu, że to jest w gruncie rzeczy, mówię tu z pewnym przekąsem, w naszym interesie. Tak, no to jest oczywiście dla nas scenariusz absolutnie przerażający, gdyby coś takiego się zdarzyło. I przykro mi słuchać, że po prostu nasi politycy cudowni sami wkładają Putinowi argumenty do ręki swoimi wybrykami, których już każdy chyba ma absolutnie dosyć. Natomiast ja chciałbym na sam koniec, żeby postawić taką, na sam koniec zrobić twist, jak to mówi dzisiaj młodzież. Otóż uchwycę się jednego słowa, które pan powiedział w swojej poprzedniej wypowiedzi, że można Polskę przekupić. Otóż Putin wspomniał, zresztą pan też o tym mówi, wspomniał o tym, że Ukraina jest krajem sztucznym, że składa się z terenów odebranych różnym innym państwom, między innymi oczywiście Lwów i cała Galicja Wschodnia i Wołyń, które należały jeszcze niedawno do Polski. Tutaj jest oko puszczone ewidentnie do Warszawy przez Putina. To nie jest pierwszy taki sygnał, taki balon próbny swego czasu, jak był kryzys w 2014 roku. Też Żyrynowski też sugerował, że zamiast Polacy tutaj się za banderowcami wstawiać, weźcie sobie może Lwów, może rozbierzmy tę Ukrainę, bo tak będzie lepiej. Czy uważa pan, że to jest tylko jakiś rodzaj gry? Czy na przykład Rosja na poważnie mogłaby, gdyby Warszawa pokazała, że why not, położyć na stole taką możliwość? I czy w ogóle wyobraża pan sobie coś takiego, żeby Polska mogła kosztem Ukrainy powiększyć się terytorialnie? Czyli żeby szukać tych analogii, których nie lubi pan historycznie, czyli takie zajęcie Zaolzia troszkę na większą skalę, jak to zrobiła Polska w 1938 roku w przededniu II wojny światowej, kiedy z kolei państwo czechosłowackie uległo dekompozycji. No nie chciałbym dyskutować kwestii Zaolzia, ale ono jest uznawane, ja się zgadzam z tym poglądem, za wyjątkowo głupie posunięcie beka akurat i niezwykle szkodliwe z punktu widzenia polskiego interesu narodowego. I podobnie oceniam przyjęcie czy rozważanie jakichkolwiek scenariuszy związanych z podziałem Ukrainy. Te sugestie są formułowane przez Moskwę, ja to, na to zwracam uwagę, bo to trzeba podkreślić, przy założeniu, bo to jest jakby cechą immanentną ich myślenia na temat polskich elit, że polskie elity są niedojrzałe, a w związku z tym, że nie rozumieją interesu narodowego państwa polskiego. I w tym kontekście takiego postrzegania polskich elit są formułowane te propozycje. Gdyby polskie elity zaczęły poważnie rozważać taki scenariusz, o którym pan powiedział, no to by w sposób oczywisty potwierdziły, że są niedojrzałe. Tak jak ja odczytuję interes Polski, on jest zupełnie inaczej sformułowany, a mianowicie to jest połączenie w sensie politycznym, a nie jakimś terytorialnym, połączenie wysiłków, w tym i wojskowych, państwa polskiego i państwa ukraińskiego i innych państw regionalnych w ramach koalicji chętnych do działania. I tym koalicjom chętnym mogą patronować, czy mogą je wspierać państwa anglosaskie. Nie dlatego, że nas bardzo kochają, ale dlatego, że tak postrzegają swój interes, co obiektywnie rzecz biorąc nas wzmacnia. Połączenie potencjałów Polski, połączenie Ukrainy, ludnościowych, terytorialnych, państw bałtyckich, gospodarczych. Oczywiście to nie jest potencjał, który całkowicie blokuje Rosję, no ale na razie póki co nic innego nie leży na stole poza mglistymi dość gwarancjami w zakresie systemu bezpieczeństwa natowskiego, które mogą się sprawdzić, ale sprawdzić się nie muszą. W strategii państwowej w moim odczuciu jest rzeczą bardzo niedobrą, branie pod uwagę tylko scenariuszy pozytywnych. No my musimy też liczyć się ze scenariuszami negatywnymi. Jeżeli cały szereg amerykańskich myślicieli strategicznych mówi, że ich zdaniem uruchomienie artykułu 5 to nie jest rzecz automatyczna i to nie jest bułka z masłem, to wcale nie musi się stać, no to i my powinniśmy o tym rozmawiać. Taka koalicja chętnych, tak to określmy, w tym i przyciągnięcie Ukrainy jako elementu tejże koalicji wzmacnia potencjał Polski na wschodniej flance NATO. I to jest jedyny potencjał, który może zablokować
plany rosyjskie o charakterze strategicznym, a tym planem jest wejście do Europy i rozgrywanie swojej karty europejskiej w interesie Rosji. Rosja musi złamać państwo, które jest główną barierą jej wejścia do Europy, a to tym państwem jest dzisiaj Ukraina, jutro Polska. Więc w tym sensie to jest antagonizm, którego nie przełamiemy w trybie porozumienia. Ja uważam, że to się nie stanie, już abstrahując nawet od doświadczeń historycznych, bo one też nie ułatwiają, ale interesy strategiczne Polski i interesy strategiczne Rosji są na kursie kolizyjnym. I tu kolizja prędzej czy później nastąpi. My musimy być na to przygotowani. I proponuję, żeby to było puentą naszego dzisiejszego spotkania. Moim gościem, drodzy Państwo, był Marek Budzisz, autor książki Wszystko jest wojną, ekspert Strategy and Future. Bardzo Panu dziękuję za tą dyskusję. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, i apel do naszych widzów, wspierajcie Państwo kanał, lajkujcie filmy, subskrybujcie, komentujcie, wspierajcie nas na Patronite oraz na YouTubie, a w nagrodę dodatkowe treści udostępniamy dla naszych patronów. Bardzo dziękuję za wsparcie. Piotr Zychowicz, Historia Realna. Mam nadzieję, że podobał się Państwu ten film i na koniec zachęta do korzystania z YouTube Premium. Link jest pod tym filmem. Dzięki temu będziecie Państwo mogli oglądać filmy Historii Realnej bez reklam, w tle, ściągnąć je wcześniej, oglądać w trybie offline. Pierwszy miesiąc jest bezpłatny, a część środków jest przekazywana na wsparcie kanału Historia Realna. Dziękuję bardzo. Piotr Zychowicz. Do zobaczenia.